Hej, tu Glitch montażysta z przyszłości. Ogólnie przy że okazało się, że obraz w tym filmiku jest momentami dziwny, tak troszkę spikselowany, ale podejrzewam, że jest to wina mojego telefonu, ponieważ mój telefon... Okej, okay, nie wiem, po prostu jest to wina mojego telefonu i tyle. Ale raczej wam to nie powinno przeszkadzać, bo nie jest aż tak źle, jest ok, i to w sumie tyle, co mam do przekazania. Hej wszystkim to Glitch i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z MSP 2. Od ostatniego odcinka z MSP 2 troszkę czasu minęło, tak troszkę 3 tygodnie. No ale wracam do Was w kolejnym odcinkiem z MSP 2, wiem, że to lubicie, wiem, że lubicie MSP 2 i będę szczery, mi też to lepiej się nagrywa, niż MSP zwykłe. To znaczy po prostu jest ciekawsze, ale sposób nagrywania jest męczący, ale mniejsza. Wszyscy dobrze znamy MSP i wiemy jak działa jego cenzura. Okropnie! Nie chodzi mi tutaj o słowa na K typu K. Chodzi mi o to, że MSP cenzuruje słowa, których tak naprawdę nigdy nie powinno cenzurować: typu Facebook, Snapchat, Instagram. I szczerze jestem mega ciekawy, czy cenzura na MSP2 jest poprawiona. Czy wręcz przeciwnie jeszcze bardziej cenzurują każde słowo? Wait. Niedawno MSP zrobiła aktualizację i teraz zobaczyłem to, że przetłumaczyli słowo na głównej stronie. Wcześniej to słowo kim chcesz być było po angielsku. Zalogowałem się dzisiaj na moje konto męskie, dlatego że na moim koncie damskim jestem biedny, tak dosłownie biedny, mam zero końców i zero diamentów, więc no. Ta osoba już od kilku godzin siedzi na tym czacie i nic nie robi. To jest podejrzane. OK, w takim mini skrócie. Przygotowałem listę słów, które MSP cenzuruje, i jest to dosłownie kilka słów. Nie są to przekleństwa, aczkolwiek znalazłem jedno niecenzuralne słowo, które MSP2 nie cenzuruje. Co mnie w sumie zdziwiło, ale okej. Okay. Mimo wszystko, że ta osoba się nie odzywa, to może lepiej przejdę do swojego pokoju teraz, bo jeszcze może dostanę bana i tyle z tego będzie. Okej, okay, spojrzę na moją listę słów. Pierwsze słowo, jakie chcę sprawdzić to Instagram. A jeśli już mówimy o Instagramie, to zapraszam was na mojego Instagrama. Macie go teraz na ekranie, a wszystkie moje media macie w opisie. Okej, okay, sprawdźmy czy Instagram będzie zacenzurowane. Zobaczmy. Czy we sobie ze mną żartujecie teraz? MSP, proszę was, nie róbcie tego samego błędu. A czy będzie cenzurować słowo Insta? Co? Dwa pierwsze słowa i już MSP je cenzuruje. Po co? Znaczy, rozumiem, że MSP chce to tak jakby chronić swoich graczy, żeby nie stać się ofiarami jakiegoś złego czynu, typu pedofilia. Ale no, nie przesadzajmy, proszę was, dobra. To do tego słowa, jestem pewny, że to będzie zakratkowane, ale zobaczmy. Snapchat. I czy to będzie No oczywiście, że będzie. Dlaczego ty śpisz? Zgaduję, że skoro Snapchat jest ocenzurowany, to pewnie Snap też będzie miał cenzurę. No i oczywiście, że ma. Dlaczego? Okej, okay, Snapchat Instagram nic się nie zmieniło, a czy Skype... Coś co sobie już teraz mało kto używa, będzie zakratkowane? Nie irytujcie mnie! MSP, mamy rok 2020. I czemu to kratkujecie? Okej, okay, zgaduję, że słowo Facebook, czy nawet FB też będzie zakratkowane, No oczywiście. To może przejdźmy do słowa, jakim jest telefon. Bo wiem, że słowo było kretkowane, a nie będzie jak Nie irytujcie, nie proszę. A czy słowo mail też będzie zakratkowane? Ooo! A email? Serio słowo email jest kretkowane, ale słowo mail już nie. Ok, dwa ostatnie słowa. Teraz będzie klasyk. Hasło. Od kiedy to nikret? Co? A jak pisze podaj mi swoje... Hasło? O cholera, to działa! Lol. Hej, to znowu ja. Ogólnie nie przemyślałem jednej rzeczy, że mimo tego, że kraj jest po polsku, to serwer jest zagraniczny. Więc nie powinno mnie dziwić to, że słowo hasło nie jest krytykowane. Aczkolwiek powinno, ponieważ na polskim MSP, kiedy napiszemy słowo hasło po angielsku, to są kratki? Aż to sprawdzę. No nie można o to spytać! Więc, skoro na polskim serwerze nie można to spytać po angielsku, nawet, to czemu na serwerze zagranicznym można to napisać po polsku? Szczególnie, że są tam ludzie z różnych serwerów? Nie rozumiem tego. Plus ocenzurowało polskie bluźnierstwa, ale jednego polskiego słowa nie ocenzurowało. To chyba jest trochę niedorobione jeszcze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wracamy do odcinka. Teraz na sam koniec piszę słowo, które jest mało cenzuralne, ale wam to zakryję, ponieważ jestem ciekaw, czy to był jakiś błąd, czy serio to słowo będzie można napisać. Mhm, mm okej... Okay. I tak właściwie to co powiedziałem wcześniej przy montażu zmienia to co powiedziałem przy nagrywaniu Ponieważ cenzura nie zmieniła się ani trochę Co prawda jedno słowo można napisać, a kiedy zalogowałem się na serwer kanadyjski na MSP zwykłym To to słowo było zakratkowane, więc już tak naprawdę nie wiem o co chodzi Być może po prostu to był jakiś jeden przypadek Ale tak troszkę zrobiłem siebie pajaca Pewna osoba się ucieszy Ale wciąż uważam, że ten filmik jest taką ciekawostką I przynajmniej wiemy jak to będzie wyglądać Napiszcie w komentarzu czy według was cenzura na MSP 2 powinna być poprawiona, czy powinna być taka, jaka jest? To już tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Subskrybuj, lajkuj, like, i komentuj. No i na razie, papa. Pa.